Tradycyjnie tuż po majówce rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. W tym roku w powiecie tczewskim przystąpiło do nich dokładnie 1019 osób, w tym 881 osób z Tczewa. W tym roku maturzyści muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz do 1 przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny w tym roku zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej. Do części ustnej mogą jednak przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych są niezbędne, na przykład w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych. Spytaliśmy na gorąco uczniów 1. Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie o wrażenia tuż po napisaniu matury z języka polskiego. Ogólnie banalne to było, tematy były bardzo proste. Myślę, że drzwi Politechniki są już otwarte dla nas. Ja podobno też uważam, że bardzo łatwy temat był, bardzo przyjemny w ogóle i nie było problemu z wyborem. Super. Ten łatwy temat to, czyli jaki? Mieliśmy do napisania tradycję, motyw tradycji. Był podany fragment pana Tadeusza z Adama Mickiewicza. No i tam trzeba było się odnieść jeszcze do jakiegoś innego tekstu kultury. A drugi temat to nawet nie wiem, bo nie przeczytałam. Tutaj kolega wie. No ja w drugim temacie trzeba było odnieść się do motywu miłości. Jakie nam daje szczęście, jakie nam może przynieść relacja z drugim człowiekiem i kiedy dopiero to szczęście wychodzi. No i tak w większości, co się pytałem kolego, to wszyscy odnosili się w tym wszystkim do motywu miłości, że dopiero miłość daje nam to szczęście. Jakie nastroje przed matematyką? Znaczy my rozszerzałem matematykę, więc myślę, że dobre nastawienie. Myślę, że nie będziemy mieli problemu z zaliczeniem podstaw. Gorzej z rozszerzeniem będzie na pewno. A potem jakie przedmioty macie w planach? Znaczy ja osobiście zdaję tylko rozszerzoną matematykę i angielski, więcej to nie. A czy jesteście zadowoleni z tego, że nie macie ustnych, chyba że ktoś bardzo chce i zgłosił się? O Jezu, ja się bardzo cieszę, że nie mamy ustnych. Ja naprawdę nie wiem, jak osobiście bym sobie porodziła na takich ustnych. Także no myślę, że to jest bardzo duży plus. Myślę, że polski ustny to byłby najgorsza doznania matura, zdecydowanie. Angielski jeszcze byłby w miarę prosty, ale z polskim miałbym naprawdę problemy. Liczymy na otwarcie drzwi Politechniki dla nas z kolegą, a koleżanka to nie wiem. Ja też myślę, że Politechnika to byłby super wybór. To trzymamy kciuki za dobre wyniki. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy.